dokąd płyniesz, brać, dokąd grasz. Bo co tak zabijać się w jednym miejscu przecież w końcu trwasz, tylko czas do przodu mknie. Tak przemijasz w miejscu, spalasz się jak pustynny w słońcu głaz. Wszelki ruch to tylko postój, tylko mknie do przodu czas. To twój los, zatrzymany w biegu kadr. Martwe morze stoi wokół nas i nadziei brak na wiatr. Świat dokoła kłębi się jak ruch, ta gorączka wiecznie trwa. Świat wiruje, zjada ogon swój, tylko czas do przodu gra. To twój los, zatrzymany w biegu kadr. Martwe morze stoi wokół nas, nadziei brak na wiatr. Jednym współorganizatorem, gospodarzem tego obiektu i gospodarzem dzisiejszego gramy na rzecz Hospicjum Dobrego Samarytanina. Właśnie jest ta aukcja. A dzisiejsza aukcja obrazów, jest 21 obrazów i 3 naszyjnik jest, pierścionek i broszka. Jest tak, że dzisiaj się zgromadziło tutaj. Było takie, tak duże zainteresowanie, że jest 250 osób na tym dzisiejszym spotkaniu. Także to jest miło, że jest takie duże zainteresowanie. Miało być początkowo 100 osób. A dzisiaj się tak rozrosło, że dzisiaj dobrześmy dodatkowy stół postawili i mamy dobudowaną nową salę, bo myślę, że goście by stali na zewnątrz, bo przyjechali, chcieli od ręki kupować bilety, także to jest bardzo miłe. A całym organizatorem aukcji jest wirydarz Piotrek Zieleński. W tym roku mamy w większości artystów związanych z Kazimierską Konfraternią Sztuki, czyli jakby z naszym regionem, to wspaniali artyści skonfratrowani właśnie w tym stowarzyszeniu w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, ale mamy też kilku malarzy, jak to się mówi, z szerokiej Polski, wybitnych, którzy współpracują na co dzień z Galerią Sztuki Wirydarz i również dzieła ofiarowali, ale także kilka znakomitych precjozów biżuteryjnych, które mamy nadzieję też w bardzo dobrych cenach zlicytować. To wspaniały wieczór, taka akcja, szerzej mówiąc akcja charytatywna, która zawiera aukcję, ponieważ możemy nie tylko uczestniczyć w przesympatycznym wieczorze, spotkać się towarzysko, posłuchać znakomitego koncertu Krzysia i Wojtka Cugowskich, ale i wyjść potem ze znakomitym obrazem, z bardzo dobrym dziełem sztuki pod pachą, przekazując jednocześnie fundusze na jakże zbożny, szczytny cel. Ciąże. Ciąże. The sound of you has an all-sweet song, keeps my Georgia on my mind. I'm in Georgia. The moonlight through the pain. Other arms reach out to me. Other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see.
Wszystko nas zaskoczyło dzisiaj. Rzeczy, które uznawaliśmy, że będą kameralne, że uda nam się zgromadzić grono, które no, zajmie kilkanaście stolików. Jak widać, jest na dzień dzisiejszy ponad 200 osób, co no, przysporzyło nam wiele radości. Uważam, że takie grono osób potrafi przynieść też wiele dobrych walorów, które posłużą rozwojowi naszego hospicjum Dobrego Samarytanina. Cóż, otrzymałam zaproszenie i musiałam je przyjąć, ponieważ mam wielki sentyment do tego miejsca, do tego miasta. Wspaniały cel, oczywiście, prawda? I przy okazji również wspaniały koncert Cugowskich. To jest olbrzymia przyjemność, ja w ogóle uwielbiam. Widziałem, jak sobie zdjęcia z nimi robiłem. No tak, tak, tak. To który fajniejszy, ten starszy? Wszyscy są fajni. No to tak, jak wszyscy ludzie, którzy są zainteresowani tym, żeby w jakiś sposób wspomóc właśnie szpital i dzieci, to właśnie tu jest nasze miejsce, żeby przyjść, jeżeli uda się wrzucić swoją cegiełkę do tak zacnego celu. No myślę, że to jest wielka przyjemność. Ponadto grono zacnych osób, które chcą to wspomagać, zawsze jest takim gronem, z którym chętnie się spotykam, chętnie go widzę. No i z tymi ludźmi właściwie można wiele rzeczy zbudować, wiele rzeczy zrobić fajnych, ciekawych. Duchowy uczeń mistrza Jerzego Gnatowskiego. Skarpa w Krzeszowie, olej na płótnie, 50 razy 40 cm. Tegoroczna praca. Cena wywoławcza 700 zł. Bardzo proszę przyjrzeć się temu pejzażowi. Jacek Kośmiński, 700 zł. Kto da 700 zł za Jacka Kośmińskiego? Brawo, mamy się 1000! 1000 zł, Jacek Kośmiński. Brawo, proszę Państwa. Wspaniała przebitka, 1000 zł, Jacek Kośmiński. Proszę Państwa, 1000 zł po raz pierwszy za Jacka. Skarpa w Krzeszowie, olej na płótnie. 1000 zł po raz pierwszy, 1000 zł po raz drugi, czy widzę więcej za Kośmińskiego, za obraz Kośmińskiego. Jacka Kośmińskiego, dziękuję panu, 1200 po raz pierwszy. Jacek Kośmiński, Skarpa w Krzeszowie, 1200 po raz drugi. Czy ktoś da więcej, proszę państwa, za tego artystę? Bardzo proszę, 1200 po raz drugi było, 1200 po raz drugi. Czy wszyscy państwo zobaczyli obraz Jacka Kośmińskiego? 1200 mamy po raz drugi. Czy ktoś na więcej? Ostatni moment, 1200 po raz drugi, 1200 po raz trzeci. Sprzedane, gratuluję. Jacek Kośmiński. 600 po raz drugi za pracę Jerzego Krzysztoporskiego. 700, dziękuję, 700 zł. Po raz pierwszy. Jerzy Krzysztoporski. 700 po raz pierwszy. 700 zł po raz drugi. Kto da więcej? Kto da? 800, dziękuję. Dziękuję panu, 800 zł po raz pierwszy. 800, 900, 1000, brawo! 1000 zł, Jerzy Krzysztoporski, 1000 zł po raz pierwszy, 1000 zł po raz drugi za spacermistrza kapelusznika, no i Szeleściura, 1000 zł po raz drugi, kto da więcej za Szeleściura, 2000 zł, Jerzy Krzysztoporski, brawa, proszę państwa, i to jest rekordowa przebitka na tej aukcji, tak powinniśmy licytować i tak powinniśmy przebijać, o 1000 zł do góry, proszę państwa. 2000 zł, Jerzy Krzysztoporski, brawo! 2000 zł po raz pierwszy. 2000 zł po raz drugi za Jerzego Krzysztoporskiego. Niech żyje Szeleściu, niech żyje kapelusznik. 2000 po raz trzeci, gratuluję, brawo!
Kulska, Agata, Sążki, akryl na płótnie, 120 razy 90, 2015 rok. No i mamy cenę wyjściową za to dzieło. 1000 złotych, proszę Państwa. 1000 złotych za Agatę Nikulską, Sążki. Mam 1000 złotych, brawo, mam 2000. Proszę Państwa, no i to są przelicza. 2100. Mam 2100. Mam z 1000 2100 i 2200. 3000, mamy 3100. Mamy 3100. Po raz pierwszy. Ile mamy? 300, 3200. Mamy 3200. Słyszałem 3500. 3500. 3500. Za Nikulską. Brawa, proszę Państwa, brawa. 3500 po raz pierwszy. 3500 za Stążki Mikulskiej po raz drugi. 3500. 3600. 3600, proszę Państwa. 3600 nowych polskich złotych za obraz Agaty Mikulskiej Sienkiewicz. 3600 po raz pierwszy za Stążki. 3600 po raz drugi. Kto da więcej, proszę Państwa? 3600. 3600 po raz trzeci, bo nie widzę. Brawo, gratuluję, sprzedane. I nadziei brak na wiatr. Martwe morze stoi wokół nas. I nadziei brak na wiatr. Thank you.